Witam serdecznie kolegów i koleżanki hodowczynie. Zaczęliśmy od dosyć takiego fajnego zbliżenia na gołąbka. Zaraz powiem dlaczego. Jesteśmy dzisiaj dzień przed wkładaniem. Mamy piątek, 23 sierpnia. Sam wieczór, gołębie pojedzone do pełna. U mnie jak zawsze w ten dzień, dzień przed koszowaniem, pojedzone dosyć dobrze. Na karmie był propolis, oczywiście mojej produkcji. Specjalnie pokazałem na ogonek, ponieważ nie będę na pewno tego gołąbka typował do piętnastki. Jest w bardzo fajnej formie. Na ogonku rysują się tutaj te charakterystyczne rynienki formy. Na którymś ze wcześniejszych filmików też o tym mówiłem. Zaraz postaram się pokazać resztę. Gołąbek silny, skrzydełko gołąbka na trzech piórkach. Mostek, punkciki formy. Wszystko powinno być dobrze. Gołębie były przygotowywane, gołąbki były przygotowywane zgodnie z programem lotowym mojej firmy Naturalis. I o tym chciałem powiedzieć, jak przygotować te gołębie, jak utrzymać je w zdrowiu, jak uniknąć przekleństwa większości hodowców, czyli adeno, chlamydii, ornitozy i tych wszystkich innych chorób związanych z gołębiami. Koledzy, nie jest to nic trudnego, nic specjalnie wymagającego, po prostu trzeba nie robić pewnych rzeczy, a nie gdzieś tam postępować w jakiś sposób super cudowny, tajny, bo czegoś takiego nie ma. Gołębie trzeba odpowiednio karmić, trzeba odpowiednio trenować i gdzieś tam z rozsądkiem do tego wszystkiego podchodzić. U mnie gołębnik, tak jak dobrze wiecie, jest zorganizowany, oczywiście dla gołębi młodych, zorganizowany jest na zrąbce. Ta zrąbka zapewnia mi troszeczkę więcej czasu, poprawia higienę w gołębniku. Bardzo fajny pomysł. Osoba, która to gdzieś tam dostrzegła potencjał tego, moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Bardzo fajnie u mnie się to sprawdza. Uprzedzę większość tematów, nie mam żadnego rusztu pod spodem. Są bezpośrednio wysypane na podłogę. Co roku to wymieniam. No jest ten minus, że ta zrąbka ląduje często w karmiku. Dzisiaj wyjątkowo te gołębie dostały farmy do pełna, ponieważ jutro nie będą w ogóle karmione. Poidełko jak to poidełko u mnie opisane przez dzieci, bo tak to po prostu funkcjonuje, że my się bawimy gołębiami, a nie walczymy nimi. Odnośnie tych chorób, czego nie robić, żeby było dobrze. Koledzy, nie cudować z gołębiami. Przede wszystkim nie nadużywać żadnych lekarstw, nie przeprowadzać terapii, bo to zawsze działa bardzo negatywnie. Czyli wszystkie terapie, kuracje, które gdzieś tam przeprowadzacie antybiotykami, lekami, są niczym dobrym. Gołębie, szczególnie młode, należy wzmacniać ich odporność. Zresztą tak jak z ludźmi, nikt na zapas nie bierze antybiotyków. To jest największa głupota. Jak pojawi się choroba, no to wówczas trzeba leczyć. Natomiast no, nie robimy tego do przodu. To jest zawsze źle. Dbamy o wentylację. Tutaj na te sztuczki z wentylacją, jak spojrzycie za mną na gołębnik, pod dachem są wycięte. Jest przestrzeń, przez którą wychodzi to powietrze. No tutaj też jest duża siatka. Gołębnik przede wszystkim jest nieprzepełniony. Te gołębie czują się tam swobodnie. Gołębnik ma wymiary 5 na 2. Znajduje się w nim 58 gołębi. No taka docelowa ilość to troszeczkę jest za dużo. Powinno być parę mniej, bo zwykle bywało mniej. No w tym roku, jak to się mówi, ten ładny, ten piękny, no i gdzieś tam musiały zostać parę gołąbków. Dzieci wylicytowały na aukcjach, które też muszą u nas w gołębniku być. No reszta się trzyma. No i to tak właśnie funkcjonuje. No, na treningach nie straciliśmy za wielu gołębi. Chyba dwa gołąbki odpadły w czasie treningów. Coś tam ptactwo drapieżne poprzeszkadzało. No i tyle. No praktycznie odpadu nie było. Dlatego wygląda to, jak wygląda. No, miejmy nadzieję, że loty będą wymagające i gdzieś tam zostanie wyłoniony z tego stada jakiś solidny zestaw gołębi. Ale wracając do tych chorób. Unikanie tych chorób, tak jak mówiłem, jest bardzo proste, czyli nie dajemy żadnych leków, wzmacniamy gołębie, wzmacniamy je oczywiście w sposób naturalny. Gołębi młodych nie wolno w żadnym wypadku przekarmiać, bo to jest początek do wszystkiego złego. Gołębie młode mają tendencję do tego, że ich trawienie lubi zwolnić w sytuacjach stresowych, czyli w momencie jakichś większych obciążeń, pierwszych treningów, jak gdzieś same zaczynają dalej latać, jak pojawiają się upały,
ten metabolizm zwalnia. No niestety, jeżeli mają nadmiar karmy w wolu, no to nic dobrego z tego wyniknąć nie może. Po prostu ta karma zacznie fermentować. Wszystkie patogeny, które na tej karmie się znajdowały, zamiast zostać szybko strawione i usunięte przez organizm, przez układ odpornościowy, no mają czas na rozmnożenie się w wolu. No i kataklizm gotowy. Także to jest najważniejsze, aby nie przekarmiać. Karmimy gołębie zawsze po treningu i to nie bezpośrednio po treningu, tylko poczekać sobie z pół godziny, godzinę, jak to ma jaką możliwość, żeby te gołębie się uspokoiły w gołębiku. Wtedy wracamy z karmą, dajemy im karmę. Do wszystkiego można nauczyć. Ktoś powie, nie będą chciały wchodzić. Będą chciały. Jak będą lubiły hodowcę, będzie się gołębik podobał, będą wchodziły. U mnie nie ma z tym żadnego problemu. Wchodzą z treningu, można powiedzieć, bardzo fajnie. Gdzieś tam koło minuty i cała ta brygada jest zazwyczaj w środku. Trenuję na jakieś 80 km. Oczywiście plus minus, nigdy tego nie mierzyłem. Czy to będzie 78 czy 82, nie wiem. No ale tak mniej więcej po linii prostej to taka odległość będzie. Gołębie młode nigdy nie mogą, nie może być takiej sytuacji, że zostaną bez wody w gołębniku. Także no to musimy im zapewnić, żeby było. To są takie no najważniejsze rzeczy, na które ja zwracam uwagę, bo to jest takie najistotniejsze u mnie. No i karmienie, gdzieś tam rozsądne karmienie, dobrej jakości dodatki, podnoszenie odporności. No a reszta tak naprawdę zależy od tego, co gołąb ma w głowie, co ma w skrzydłach, jaką ma pulę genów, no i czy po prostu sobie poradzi, czy nie, bo na to akurat wpływu nie mamy. U mnie gdzieś w tym roku stado takie bardzo eksperymentalne, bo bardzo lubię się w lotach dalekich, także takie gołębie sobie przygotowałem. Jest to praktycznie w 100% stado przygotowane na loty maratońskie. No zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Może akurat dadzą radę też w lotach gołębi młodych. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i zachęcam do lajkowania naszego kanału.